Otwórz na nowo karty historii. Jan Kiliński, nasz człowiek. Trzemeszno jest to miejscowość w województwie wielkopolskim, licząca około 8 tysięcy mieszkańców. Małe i ciche miasteczko, czy miasto z wielką historią? Jak smuci fakt, że tak niewielu dzisiejszych mieszkańców jest świadomych, co działo się kiedyś w ich mieście. To właśnie tutaj istniał od XII wieku klasztor kanoników regularnych, który po pożarze został przebudowany w istniejącą dziś bazylikę trzemeszeńską, nazywaną również perełką baroku. Gimnazjum, które powstało z inicjatywy Michała Kościeszy-Kosmowskiego, jest również dumą Trzemeszna, bowiem jest jednym z najstarszych gimnazjów w Polsce. Nasze miasto najbardziej kojarzone jest z Janem Kilińskim. Urodził się w 1760 roku w Trzemesznie. Był 10. dzieckiem w rodzinie Augustyna i Marcjanny. Lata młodości spędzał w Trzemesznie. Tutaj uczęszczał do szkoły parafialnej. Następnie, jak można przypuszczać, ojciec umieścił go w którymś z lokalnych zakładów szewskich, by terminował. Przeniósł się do Warszawy, gdzie uzyskał tytuł mistrza szewskiego. Jako, że okazał się zręcznym rzemieślnikiem, zyskał szybko szeroką klientelę. O 5 rano wdziewał fartuch i brał się do wyrabiania damskich trzewików, za które kazał sobie słono płacić. Jednak damy przychodziły nie tyle po buty, ile zobaczyć szewca pułkownika. Stanął na czele mieszczaństwa i pospólstwa, przyczyniając się do oswobodzenia stolicy, a zarazem rozszerzenia powstania kościuszkowskiego. Pod koniec powstania został wysłany z misją do rodzinnej Wielkopolski, gdzie go aresztowano. Profesor Marian Drozdowski zauważa, iż w panteonie polskich bohaterów narodowych był bowiem jedynym, który nie mógł się wykazać szlacheckim czy arystokratycznym pochodzeniem. Był jedynym, który wysoko wspiął się po drabinie społecznego awansu, zdobywając znaczący stopień wojskowy i autorytet moralny. Uchodził za autentycznego ludowego przywódcę i wodza. Był zawsze postrzegany jako symbol narodowej jedności i ponadklasowej solidarności.